Okej. Okay. Czyli chyba w tej kapsule, która świeci się na fioletowo, siedzi kowal. Spróbujmy go uratować. Przebudź. Kowal, Oswald Anders. Gdzie on jest? Halo? Odblokowały nam się nowe receptury. I to w sumie tyle. Żaden kowal się tu nie pojawił. Nie wyszedł z tego ani nic. Może... pojawił się u nas w bazie? Gdy chcesz odpocząć, możesz szybko wrócić do domu, otwierając mapę. Przejdź do mapy za pomocą I i wybierz swój dom. No I nie otwiera mapy. M jest mapa. Okej. Okay. Raport z budowy mostu. Tutaj można coś jeszcze znaleźć. Misja poboczna. Tu jest nasz dom, czyli co, mogę się tutaj teleportować? Tak, szybka podróż, a kowal już jest odblokowany. Uwaga i lecimy! Okej, jesteśmy w domu. Obcuj z płomieniem. Ten ocalały będzie doskonałym wsparciem dla naszej sprawy. Umieść go w świecie za pomocą kostura przywoływacza, który możesz zrobić ze zwykłych gałązek. Kostur przywoływacza. Przyzywał uratowanych ocalałych. Dobra, tworzymy sobie to. Trójeczka. Tab. Przygotuj kostur przywoływacza. O cholera. I gdzie? Co? Mogę sobie go tak postawić? Gdzie chcę? Tu będziesz stał. O! Dzień dobry! Po długim oczekiwaniu powracam. Jestem prostym kowalem do usług. Pomogę ci przygotować się na każdą ewentualność. Rozmawiaj i stwórz. Dzień dobry panu. Stwórz. Tworzenie pierwszego wyposażenia. Oczyszczający ogień. Dobra. Tworzenie pierwszego wyposażenia. Sprawdźmy. O, trochę ci zajęły te poszukiwania. Spójrz na siebie, jestem słabo. Jesteś słabą mielnotą. To ciebie nazywają dziecięciem płomienia? Pierwszą rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest sprzęt. Masz szczęście, że obudziłem się jako pierwszy. Pospolity miecz, pałka z kolcami lub jakiś pancerz na pewno ci się przydadzą. Okej, czyli on nauczy nas robienia takich konkretnych rzeczy już. Oczyszczający ogień. Dolinę żaru wciąż można ocalić. Tam, gdzie popiół, wciąż jest żar, dzieciaku. Mgła dławi dolinę, więc wykorzystaj swój nowy sprzęt, znajdź studnię eliksiru i wykorzeń nasze nieszczęścia. Rozpal ogień w głębinach, by pożoga ogarnęła zło. Liczę na ciebie, dziecię płomienia. Słuszny wypoczynek. Masz nowe wyposażenie, ale lepiej się... Co? Masz nowe wyposażenie, ale lepiej się... Lepiej nie popadaj w zbytnią pewność siebie. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nie, no dobra. Przed wyruszeniem w drogę porządnie odpocznij i najedz się. Ogień paleniska, dach nad głową i odrobina mięsa w żołądku pozwolą ci stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Okej, ale to już wiemy. Stwórz. Dobra, pierwsze co to będziemy musieli mu kuźnię stworzyć. Trochę nam materiałów brakuje. Węgiel drzewny. Jak stworzyć węgiel drzewny? Piec do wypalania węgla drzewnego. Okej, już wiem. Stwórzmy to od razu. Trzeba będzie więcej kamienia zebrać i przepalić drewno na węgiel pewnie. Można tworzyć gwoździe z resztek metalu. Do ulepszania broni by nam potrzebne, okej. Uuu, 17 obrażeń. Siekiera ze złomu. Pięknie. Sznurki, oczywiście, zawsze sznurki. Kilof ze złomu, też fajny. Też metal potrzebny, okej. Ale sznurków nie trzeba. Wytrych. Do otwierania zamków, okej. Jeszcze nie znalazłem zamkniętej skrzyni żadnej. Broń jednoręczna, pałka z kolcami, fajne. Tylko gwoździe trzeba. Zestaw... A czekajcie, tutaj możemy jeszcze coś innego stworzyć. O! Trochę słabsze, ale... sieczne. Może jednak taki mieczyk stworzymy? Zobaczymy jeszcze. I tu całe ubranie można stworzyć z futra zwierzęcia. Wiedziałem, żeby tego dużo zbierać. Okej. Okay. Czyli to wszystko możemy sobie stworzyć, tylko wszędzie cholerne sznurki są potrzebne. I naczynia jakieś. Ozdobny przedmiot. Upiększenia. Dobra, czyli gwoździe sobie od razu możemy zrobić. Raz, dwa, niech będzie. I do tego broń, tak? No, niech będzie ten mieczyk. Okej, tutaj potrzebujemy sznurków. Kilof też od razu można stworzyć. Wytrychów na razie nie potrzebuję. Tutaj trzy sznurki. Okej, lutnia. Płomień nie doda ci skrzydeł, dzieciaku. Stwórz lutnię przy stole warsztatowym. Ułatwi ci to podróżowanie. Jest idealna dla odważnych, takich jak ty. Nie zapominaj, że używanie lotni drenuje wytrzymałość, ale z tego co widziałem, masz to w sobie.
Dobra, czyli jeszcze musimy zrobić w tym miejscu lotnie. Sznurki, oczywiście. Wszędzie sznurki. Mamy 20 włókien. Myślę, tworzę ze wszystkiego sznureczki. I co jest najważniejsze teraz? Na początku lotnie stworzę, bo to dwa sznurki tylko. Tutaj 7 sznurków, więc z hakiem się jeszcze wstrzymam. I tu u niego trzeba było jeszcze sznurków na co? Tu nie trzeba, tu tylko kamienie i węgiel. O, na topór ze złomu. I to sobie stworzymy, albo jakieś ubranko. Nie, na razie topór, a ubrania po kolei tutaj. Bo na sznurki to... Jezu, ile tych sznurków tu trzeba? Mogę sobie futrzane rękawice jedynie zrobić z jednego sznurka. No to let's go. Wyposaż, wyposaż. Tomahawka można rozwalić, bo on jest o wiele słabszy. To możemy usunąć, bo jest słabszy. Tu wrzucamy sobie topór, kill off. Mieczyk pod jedynkę. Tego przy sobie nie potrzebujemy. No i dobra, trzeba gdzieś postawić piec do wypalania węgla. Czy on może w domu normalnie stać, czy się udusimy? No sprawdzę. Na razie stoi tutaj. Umieść tu przedmioty z ekwipunku, aby były dostępne dla warsztatu. Okej, okay, tutaj może śledzić proces produkcji. Warsztat będzie produkować wybrany przepis, dopóki nie zabraknie składników lub magazyn warsztatu nie zostanie zapełniony. Może tu przełączać się pomiędzy recepturami odblokowywania dla tego warsztatu, okej. Okay. Okej, okay, czyli żeby tworzyć węgiel drzewny, potrzebujemy drewna i ziemi. Przeglądaj receptury, na razie możemy tylko węgiel tworzyć. Włóżmy tutaj całą ziemię, jaką mamy. I całe drewno. Okej. Okay. Tworzy się. Pięknie. 5 minut będzie się tworzyło 15 węgla. Dobra, możemy też robić lepsze skrzynki, bo malutka skrzynia była, potem jest mała skrzynia. To tylko gwoździ potrzeba, a tutaj jeżeli bym chciał stworzyć mała magiczna skrzynia, więcej miejsca zapewnia, to trzeba stworzyć najpierw małą skrzynię i z niej z zarodnikami mgły i z esencją mgły stworzyć dopiero tą małą magiczną skrzynię. Na razie spróbujemy sobie zrobić to. Czyli potrzebujemy jeszcze kilka gwoździ. O, wszystkie możliwe do ulepszenia przedmioty z twojego plecaka i paska akcji są ukazane tutaj. Czyli nic. Na razie nie mogę ulepszać. Okej. Okay. Ręczne wytwarzanie i plecak. Dobra, to wszystko wiem. Kowal, stwórz mi jeszcze gwoździe. Podejdziemy sobie do stołu. I tutaj... Potrzebuję... Gdzie to jest? Przechowywanie, skrzynka. Jeszcze drewno. Okej, okay. Mamy ładną siekierę. Nie będę już zabierał z tego pieca, który wypala nam węgiel drewna. To pójdziemy sobie, zetniemy po prostu. No teraz to szybciej ścinamy faktycznie. Okej, okay. W tym momencie możemy sobie stworzyć małą skrzynię. A później jak będę miał więcej zarodników mgły i esencji mgły, będę mógł stworzyć małą magiczną skrzynię. Ale na razie to odpuścimy, bo bardzo dużo tego potrzeba. Taką większą skrzyneczkę postawimy tutaj. Ile ona ma slotów? O, trochę więcej już, okej. Okay. Faktycznie. Okej, okay, ta skrzynia będzie odpowiedzialna za przechowywanie wszystkich materiałów i rzeczy wypadających z potworków. A tutaj będziemy mieli takie bronie, narzędzia, jedzenie, jakieś tego typu rzeczy. Na jedzenie zrobimy oczywiście oddzielną skrzynię potem, ale na razie będzie to wszystko w jednym miejscu. Nie wiem, po co mi w tym momencie na przykład takie mocniejsze drzwi. Bo mamy takie. I czy one coś dają? Może komfort zwiększą? Tak samo jak zbudujemy kamienny dom. Nie mam pojęcia, dobra, na razie zostawimy takie. Chciałbym tylko zrobić sobie na przykład oświetlenie, a tu sznurki to nie. Tutaj ław zwiększa o oświetlenie o komfort 2. Okej, okay, to przydałoby się. Stołek, ławki, jakieś kominki, tego typu rzeczy chciałbym stworzyć też. Ale prawie do wszystkiego są potrzebne te walone sznurki, tak więc idziemy sobie pozbierać jak najwięcej tych rzeczy na sznurki. Dobra, kominek sobie stoi, można przy nim gotować. Tutaj postawiłem stoły, ławy i krzesła. Dodamy jeszcze jakieś oświetlenie, potem i postawimy tutaj lepsze łóżko, bo jak na razie mam to standardowe, a raczej materac zwykły. Postawię go tutaj. Zobaczymy, ile mamy teraz w tym momencie komfortu. Poziom 9. Okej, da się to jeszcze zwiększyć na pewno. Zjadłem co się dało. Odłożymy te materiały wszystkie i idziemy. Dobra, stworzył nam się węgiel. Weźmy go sobie. Potrzebujemy jeszcze trochę kamienia.
Czy ja tu gdzieś zostawiłem kamień? Może w tej skrzynce? Kamień 11. Trzeba trochę pozbierać, musimy mieć 30. I będę mógł zrobić ten stół dla kowala, żeby mógł tam coś stworzyć lepszego. No i sznurków potrzebujemy. Okej, jeszcze podszedłem do płomienia i tutaj coś jest. Udało ci się przebudzić inną osobę, płomień jest zadowolony. Poszukaj innych ocalałek drzemiących w krainie wiosny. Dobra, w krainie wiosny to może tutaj będzie potem lato, jesień, zima? Mam nadzieję. A więc możesz się czegoś nauczyć. Nie lekceważ naszego kunsztu, to może cię uratować. Okej, stwórzmy kuźnię. Potrzebujemy jeszcze resztek metalu i kłody drewna. Czy ja mam je w takiej ilości? 10 resztek metalu, mamy 9, cholera. I drewno trzeba było, dobra, to musimy przynieść jeszcze trochę resztek metalu. No i będziemy mogli sobie to stworzyć. Sznurki i resztki metalu. Ale idzie noc, więc najpierw się prześpimy. Dobra, mamy dzień, można ruszać. Kogut zapiał. Idziemy w podróż. Dobra, tu mamy misję oczyść studnię eliksiru. To sobie na razie zostawimy, a tutaj mamy misję wykuj broń lub pancerz, więc to mnie najbardziej interesuje. Pewnie tu możemy zebrać więcej metalu. I tu jeszcze jest jakaś poboczna misja, tak więc spróbujemy sobie pójść tędy i skoczyć z lotni. Ołtarz płomienia. Ciągle mam pokazane to, że muszę te 5 kamyczków zebrać. Chciałbym to w końcu anulować, ale nie bardzo wiem jak. Czy to w dzienniku będzie, czy... Gdzieś indziej powinno być w dzienniku chyba. Warsztaty, wiedza o świecie, samouczek. No nie ma tego niestety nigdzie. To jest mniej więcej tam, czyli tutaj kończy się mgła. A my musimy dolecieć do tego punktu. Dobra, próbujemy. 2 razy spacja, tak? No to siup. O cholera. Przetrzymać tą spację, czy nie? Puszczam? Tak, znaczy wystarczy kliknąć i on już leci. No i dobra, jesteśmy na końcówce mgły. Pięknie, dolecieliśmy sobie. Tu wygląda jakby było bardzo dużo tego materiału do zbierania. Ale nie wiem, czy to jest żelazo, czy nie. Spróbujmy teraz tym lepszym kilofem wykopać, zobaczmy. Krzemień. No to nie jest to, co ja chcę uzyskać. O, tu jest jakaś ekipa. Co oni tu robią? Wioska? Czy ja mam tam iść, czy...? Tak, mam tam iść. A tu na górze co jest? Przejdźmy sobie najpierw tędy, Rockmore. Tu jest chyba kopalnia, wiecie co? Tak, tu jest kopalnia. To wejdźmy najpierw tutaj, a później zejdę do nich na dół. Gruz tutaj jest. Ciekawe, czy ja coś z gruzu mogę stworzyć, czy to jest po prostu taki odpad. Patrzcie, tam jest jakaś jaskinia. Tylko nie wiem, czy tam nie mieszkają te wilki. Trzeba się ich najpierw pozbyć. O cholera. O cholera, one mają 3 level. Niedobrze. Dobra, jednego się pozbądźmy chociaż z łuku. A zresztą będę walczył... O cholera, ale gryzą. Dobra, wiemy. Udało się, ale nas ciopnęły, skubane. Regeneracja życia, ósemeczka, bandaż. I wracamy, dobra. To z was wypadło? To samo co z wilków na niższym poziomie chyba. Tak jest. Wchodzimy do środka. Trochę się cykam. No dobra, pochodnia w dłoń. Idziemy, chociaż nie pochodnia, bo ja muszę rozwalać tutaj te beczki, z nich coś może wypaść. Krzemień. Krzemień jest mi chyba niepotrzebny do niczego. Przejście przez jaskinię tutaj jest ok, czyli to nie jest ta kopalnia, o której mówili w zapiskach. Tylko to jest jakieś przejście. Oho! Wilk! Oła! Ale mnie dziobnął skubany, no. Dobra, zbieramy. Mamy mięsko z niego. O cholera. 6 bandaż. Ostatni nam został, uwaga. Mocne są skubane. Można się bronić, ale i tak sporo zadają. Dobra, mamy mięso kolejne i kolejne. Ostatni bandaż.
A je, pewnie robi się z włókna roślinnego, którego nigdzie nie ma. Co to jest? Tu potrzebny jest wytrych. Czy ja mogę w tym miejscu zrobić wytrych? Chociaż nie mam chyba metalu, to na pewno nie mogę. Okej, czyli tu trzeba wrócić po to. Nie mam pojęcia w ogóle, czy w dobrą stronę idę. Czy nie powinienem wyjść i pójść do tego obozu. Tych złoli. Tu jest jakaś lawa, ja cię kręcę. Czy stąd mogę... Mgła. Czy stąd mogę coś wydobyć? Sprawdźmy. Coś się... rozwala, ale chyba nic z tego... świetlista narośli, ja cię kręcę. Świecące bloki da się robić. Okej, czyli to jest do stworzenia bloków, które świecą. I chyba tylko do tego. Dobra, ale zbierzemy sobie troszkę i pójdziemy dalej. To już wygląda jak materiał do zebrania. A dokładnie jak jakieś żelazo. To tu jest lawa, do której nie chciałbym wpaść. Nie, to jest znowu chyba to samo, patrzcie. Spróbujmy to zebrać raz jeszcze. To jest po prostu krzemień, nic innego. A z krzemienia to ja niestety nic nie stworzę. Jest wyjście. Skrzyneczki. Zwalimy to sobie jeszcze. Sól. Wypadła mi sól. Po co mi jest sól? No, to ciekawe. Też pewnie jakiś materiał do wydobywania. Gdzie my teraz jesteśmy? Tu jest jakieś przejście bardzo ładne. A tu mamy chyba punkt. Zapis. Kaplica płomienia. O, proszę. Weź. Co ja wziąłem? Wziąłem płomień. Po co tam płomień? Iskra. Ja ci kręcę. Ciekawe. Czy ja mogę na przykład tutaj stworzyć sobie płomień? Opcji z płomieniem? I co, będę mógł się do niego teleportować jako dom? Dom poziom pierwszy? Dom poziom pierwszy. Ustaw punkt trasy. Tak, szybka podróż, okej. Ciekawe. Zjedzmy sobie, wypijmy wodę. Okej, idziemy dalej. Jakiś dom z ceglanym dachem. Ale ładnie. A na górze jest zima. Olipka. Chyba nie powinienem tu przychodzić teraz, wiecie? Wydaje mi się, że to jest teren na dalszą część gry. Wróćmy się na razie. Idźmy tam, gdzie była misja. Jestem tylko ciekaw, po co nam ten przedmiot iskra, narzędzie legendarny. Niewielka ilość esencji płomienia. Składając ją w ofierze na ołtarzu płomienia, może zwiększyć swoją siłę i zapłonąć mocno. To się pewnie przyda. Dobra, no to skaczemy. Okej, jesteśmy na dole. Tu jest jakiś wilk i zaczyna się mgła. A my jesteśmy tu przy jakimś domku. A tam na dole chyba... Tak, tutaj była ta misja. Dobra. Idziemy sobie sprawdzić, co tu się dzieje. Beczki wybuchły. Coś stworzyły, coś to wydobyły, chyba nie. Okej, da się wejść do środka. Wytrych potrzebny, może z jakiejś innej strony. Tu chyba nie. O, proszę. Co my tu mamy? A już ktoś by zużył wytrych. Zauważyłem, że tym mieczem, on nie jest obuchowy, to trudniej się rozwala te wszystkie elementy otoczenia. Tu jakaś słabsza grafika nagle tych przedmiotów się zrobiła, nie wiem czemu. Dobra, i mamy jakąś legendarną skrzynię, a raczej zwykłą niebieską, glistą może. Pierścień wytrzymałości, Nałóżmy go sobie od razu. Można mieć na sobie dwa pierścionki. Tutaj wytrzymałość 8 dawało 10 zdrowia, a tu 2 odzyskiwanie wytrzymałości. No dobra. Dobre i to na teraz. Stare księgi jakieś mamy jeszcze. Z szarganych upływem czasu pergaminów mądry człowiek mógłby uratować coś z tych resztek. Może dla jakiegoś mędrca to będzie. Zejdziemy sobie jeszcze na dół. Czy tu coś jest? Co to? Resztki metalu. O, rewelacja. A tu co mamy? Kolejną notatkę i wytrychy. Czytaj. W zdrowiu i w chorobie. Jolanda wciąż jest słaba. Ledwo potrafi podnieść się z łóżka.
Ciągle śpi, a nocą dręczą ją na zmiany dreszcze i uderzenia gorąca. Tłumie jej jęki bólu poduszką. Nie możemy pozwolić, by nas tu usłyszeli. Każdej nocy skradają się w ciemności, słyszymy ich wycie. Jesteśmy otoczeni, nie chcę wpaść w ich łapy. Pragnę pokoju, zawsze będę przy tobie, obiecuję. Kocham cię, Yolando. Alienor. No to jakaś rodzinka mieszkała. No nieprzyjemna sytuacja. No dobra, czas zająć się tymi przygłupami tutaj. O cholera! Może nie takimi przygłupami do końca, mam 17 strzał. Trzeba się ich pozbyć. Tych ludków. Jak ty mnie trafiłeś, gnojku? Dobra, jeden leży. Tam widzę drugiego. Trzeciego. Czwartego, trochę ich jest. Wolałbym to załatwić z daleka. Kula wybuchowego proszku była w skrzynce, ale coś się z grafiką tu stało, zobaczcie, jakby DLSS ten NVIDIA-owy to tak popsuł tą grafikę na low wrzucił. A wszystko inne dookoła jest super jakości, nie rozumiem. Czy trafię za pierwszym razem? Troszkę niżej. Jest trafiony w głowę. O cholera, biegnie. Raz, opa! I z miecza dobijamy. Co miałeś? Znowu to samo. Kuryka pomyży. No chodź tu. Dawaj, bijemy się. A, nie możesz tu wejść, skubańcu. Dobra, dobijemy go z miecza już. Ała. Ty gnoju, prawie pół HP mi zabrał. Skubany. Ja już nie mam czym się leczyć niestety, żadnych bandaży. Czy da się je stworzyć? Da się. O, jest ze sznurków. Nie, to absolutnie. Nie będziemy tego tworzyć. Tu jest skrzyneczka kolejna, a w niej... O, błyskawica pasterza. Dobra, przetestujemy sobie oczywiście, jak magia działa. Bo jeszcze jej nie używałem tutaj. Ale najpierw przeczytajmy notatkę. Chłodne przyjęcie. Dotarliśmy do Rokmur. Wreszcie zostawiliśmy mgliste ziemię za sobą. Za górami droga zrobiła się ciężka. Miałam nadzieję, że będzie tu polowy szpital, lecz na próżno. Muszę wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak na froncie. Założę obozowisko w Woodgardzie. Okej, czyli jeszcze będzie jakiś Woodgard. Może to jest tam właśnie. Brak amunicji, nie mamy strzału. Okej, mogę strzały zrobić. Dobra, gałązek mieliśmy trochę, więc spoko. O, laskę się tworzy z tego. Różdżkę się tworzy z kości. Obrażenia 11, siła ataku 7. Tworzymy ile da się sznurków. Nie oszczędzamy na tym. Już do nas biegnie niestety. Jeszcze raz. Zgubił nas, patrzcie. Raz. Dwa. Trzy. Oj, słabe te strzały. Okej, on uderza trzy razy i przestaje potem, więc to jest na niego sposób. Oj, ten jest chyba mocniejszy, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery i przestaje. Dobra, jeszcze jedno uderzenie. No i leży pięknie. To był chyba ich jakiś przywódca, miał taki kask fajny. O! Królik z niego wypadł. Dobra, kończono się punkciki z jedzonkiem i tak dalej. Zjedzmy sobie to. Wypijmy wodę. Może... A, regeneracji nie mogę niestety, okej. Okay. A to ognisko co tu robi? Co ja można je postawić i ugotować sobie mięcho przy nim? Mamy trzy takie kawałki, więc... Idealnie. Dobra, wstajemy od ogniska. Co się tu z grafiką popsuło? No ale już... Nie będę gry restartował. O kurde, co się... No nie... Przedmioty z plecaka nam wypadły. To była jakaś pułapka. Dobra, odwróć się.